Bardzo serdecznie chciałam wszystkich powitać w dniu dzisiejszym na naszym uroczystym spotkaniu przedwigilijnym. Bardzo serdecznie chciałam Wam dziękować naszym małym artystom, naszym dzieciom, które wprowadziły nas w taki bardzo magiczny nastrój. Również bardzo bym chciała podziękować tutaj opiekunkom, paniom, które przygotowały tutaj dzieci do tego występu. Może tutaj pani się pokażą. Pani Renatka Pruciska, proszę o wystąpienie. Tak. Pani Edyta Drewniak-Przybylska. I pani Ewa Papiernik. I tu jeszcze inne panie, tak? Pani Karyser pomaga również w dekoracji. A ja? Też pomagaliście. Dwa zdania chciałabym skierować tutaj do naszej całej społeczności uczniowskiej. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy się w tym ostatnim dniu nauki szkolnej przed świętami spotkać w takim szerokim gronie. Mamy tu całą naszą społeczność, mamy rodziców, mamy nauczycieli, zaproszonych gości, mamy naszych uczniów, nasze dzieci małe również. Dzisiaj stanowimy tutaj jedną wspólną rodzinę. I ponieważ ten magiczny czas się zbliża, czas świąt Bożego Narodzenia, nasza polska tradycja, kiedy to tak dzieci tutaj mówiły, spotykamy się w naszych rodzinach, z naszymi bliskimi. Tak również my tu dzisiaj właśnie w takiej naszej szkolnej rodzinie się spotykamy. I dlatego też ten magiczny czas wykorzystajmy na to, o czym mówiły tu nasze dzieci, nasi uczniowie. Właśnie te serduszka, otwórzmy nasze serca do wszystkich, do naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, do tych, których znamy i do tych, których nie znamy. Bo to jest właśnie taki czas, kiedy jednoczą się serca. Już niedługo w naszych domach pojawią się choinki. Przystrajamy te choinki. Stawiamy na czubku choinki gwiazdę betlejemską. Gwiazdę, która ma oznaczać powrót, szczęśliwy powrót do domu. Ponieważ w obecnych czasach bardzo dużo podróżujemy. Wiemy, że niektórzy z rodziców dziś pracują za granicami, więc tutaj dzieci na pewno będą cieszyły się z powrotu swoich bliskich, najbliższych, aby te święta spędzić razem. Wieszamy również na choinkach świecidełka, bombki, aby właśnie ten czas świąteczny był taki piękny, radosny, bił pięknym, ciepłym blaskiem. Wieszamy na choinkach jabłuszka, które oznaczają taką naszą siłę. Orzechy, które również symbolizują taką siłę, nie tylko siłę fizyczną, ale również siłę ducha. Miejmy w tym okresie świątecznym właśnie taki bardzo miły nastrój. Nastrój pojednania, wybaczenia, miłości, radości. I aby ten dzień świąteczny właśnie wszyscy spędzili razem, żeby nie było osoby samotnej, która nie miałaby miejsca właśnie przy wigilijnym czy świątecznym stole. I korzystając z okazji, że po raz ostatni się widzimy również nie tylko przed świętami, ale również w starym roku, chciałabym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia naszym tutaj szanownym emerytom, nauczycielom, którzy już zakończyli swoją pracę, ale co roku spotykają się z nami. Chciałabym życzyć przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. No i oczywiście tego, abyśmy wszyscy w komplecie również spotkali się za rok w takim gronie. Wszystkim pozostałym tutaj osobom, dzieciom, rodzicom, zaproszonym gościom, nauczycielom, pracownikom szkoły, chciałabym życzyć, aby te święta upłynęły właśnie w takim spokoju, w pojednaniu, w radości i aby nowy rok wszystkim nam przyniósł dużo szczęścia, mimo że w tej liczbie 2013 znajduje się właśnie taka pechowa trzynastka. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich będzie ten nowy rok szczęśliwy. Życzę wszystkim
wszystkiego dobrego. Dziękuję.